Obecny prezydent Bolesławca Piotr Roman jest kandydatem na to stanowisko w kwietniowych wyborach samorządowych. Startuje w nich z ramienia Komitetu Wyborczego Forum Miasta. I właśnie ten komitet w piątek zorganizował swoją konwencję wyborczą. Rozpoczęło ją przedstawienie kandydata na prezydenta miasta. Pan Piotr Roman jest prezydentem naszego miasta od 2002 roku. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym najbardziej ceni sobie Nagrodę Europy, którą Bolesławiec otrzymał w roku 2023. Wielkie brawa. Dzięki panu Piotrowi niewątpliwie Bolesławiec żyje. Jest to człowiek, który jeżeli czegoś się podejmuje, to zawsze dotrzymuje słowa. Między innymi Kinoforum, Leśny Potok, rewitalizacja rynku, remonty w placówkach oświatowych i wiele, wiele innych. Konwencja to też oczywiście prezentacja programu komitetu oraz prezentacja kandydatów do Rady Miasta Bolesławca. Mamy świetnych kandydatów, zarówno tych takich doświadczonych, ciut starszych czasami, ale też mamy bardzo młodych, bardzo aktywnych, bardzo mądrych ludzi. Ja jestem im wdzięczny, że wyszli z tej takiej swojej strefy komfortu i postanowili zdziałać coś dla wspólnoty lokalnej, dla Bolesławca. Natomiast od wczoraj opublikowaliśmy program wyborczy. W porównaniu z innymi programami na pewno on jest znacznie szerszy, ale też ja zawsze dotrzymuję słowa. Ja ostatni program, który analizowałem, czyli program z ostatniej kadencji, wykonałem w ponad 100%, więc nawet rzeczy, które wydawały się wówczas nierealne, takie jak, nie wiem, rozpoczęcie budowy mostu, czy budowa przedszkola, czy budowa Muzeum Ceramiki, jest zrealizowana. Program wyborczy komitetu dostępny jest na witrynie www.piotraromana.pl. Wszystkie jego elementy zostały zaprezentowane na konwencji. Każdy z kandydatów miał do zaoferowania dla wyborców z okręgu, w którym startuje, coś specyficznego, co wiązało się z ich aktywnością. Z mojej inicjatywy powstanie miejski punkt treningu mentalnego. Treningiem mentalnym zajmuję się osobiście na co dzień i chciałabym przede wszystkim wspierać mieszkańców w pokonywaniu słabości, w radzeniu sobie z trudnościami, no i przede wszystkim w osiąganiu celów. Specjalizuję się we współpracy zarówno z przedsiębiorcami, jak i młodzieżą, dziećmi oraz osobami prowadzącymi swoją działalność. Zależy mi przede wszystkim na kontynuacji rozwoju infrastruktury sportowej, bo piękny stadion, który lada moment będzie ukończony, do tego drugi etap ośrodka wodno-sportowego, gdzie powstaną piękne piłkarskie boiska przy nowych basenach. Natomiast w planie, w programie mamy również kolejne inwestycje infrastrukturę sportową. Między innymi są to modernizacja stadionu przy ulicy Rajskiej, boiska przy ulicy Klonowej, tak zwany Rowek. A do tego tereny sportowe przy szkole podstawowej nr 1 i park linowy. Ale kandydaci mieli też propozycje bardzo szczegółowych przedsięwzięć. Chciałabym przede wszystkim wspierać kobiety i będę z całych sił walczyła o to, aby został w Bolesławcu utworzony miejski punkt opieki intymnej dla kobiet. To tylko trzy z prezentowanych na konwencji elementów programu komitetu. Został on rozpisany na poszczególne okręgi, w których odbywać się będą wybory ich reprezentantów, a prezentowały je wszystkie kandydujące w nich osoby. Okręg numer 4. Łukasz Jaźwiec. Chcemy, aby powstały 4 ronda. Dolne Młyny Wróblewskiego, Modłowa Cieszkowskiego, Lubańska, Garncarska i na ulicy Chrobrego. Stawiamy na miasto inteligentne. Smart City. Agnieszka Złota. Będziemy rozwijać społeczne budownictwo mieszkaniowe. Michał Piaskowski. Na wysokości bohaterów getta planujemy nową ścieżkę rowerową łączącą centrum miasta ze skateparkiem. Było zatem 29 kandydatów komitetu i 29 różnych propozycji programowych. Tu jest napis: bądź dumni z Bolesławca? Coś tu nie pasuje. Czego nam brakuje? My! My! Brawo!
Konwencję zakończył zaś wspólny występ wszystkich kandydatów, którzy przy gitarowym akompaniamencie zaśpiewali szczególną piosenkę z repertuaru Stanisława Sojki Tolerancja. Problemy twoje. Zaśpiewajcie Państwo razem z nami! Na miłe bo życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego.